Olga Byczkowa jest dziennikarką liberalnego radia Echo Moskwy. Rozgłośnia już kilka razy miała problemy za zbyt krytyczne wypowiedzi wobec Kremla. Żadnych tabu. Mówimy wszystko, co wiemy. Za każdym razem, kiedy włączam wiadomości w telewizji państwowej, to zastanawiam się, w jakim ja jestem kraju. Czy na pewno siedzę w swoim domu w Moskwie i oglądam rodzimą telewizję? Bo wszystkie pokazywane nam wiadomości, a przynajmniej większa ich część, to są informacje z Ukrainy. Dlaczego tak się dzieje? Bo widocznie wszystkie siły zostały rzucone, by maksymalnie skutecznie przekazać widzowi słuszny punkt widzenia. A wszystko dlatego, że w pewnym momencie władze uświadomiły sobie, że ani prawosławie z jego duchowymi podstawami, ani patriotyzm w ogólnym sensie nie są wystarczająco mocnym spoiwem jednoczącym ludzi, jak oczekiwano. Kreml, Putin i jego ideolodzy próbowali, sprawdzali różne rzeczy, które mogą najmocniej zjednoczyć naród. Była sprawa zakazu adopcji naszych dzieci za granicą, byli geje, było hasło Pussy Riot, była prawosławna cerkiew. Próbowali, aż tu nagle, bach, zaczął się Kreml. I okazało się, że to jest to. Po aneksji Krymu rankingi Putina wzrosły o kilkanaście punktów. Osiągnął rekord 88%. W Moskwie pojawił się ironiczny dowcip, że kiedy Putin zobaczył, jak bardzo wzrosło mu poparcie, to zawołał: sława Ukrainie! Bardzo lubimy tych, którzy mówią nam: wszystko w porządku, ja rozwiążę twoje problemy, nie musisz się martwić, będzie dobrze. Ty jesteś najważniejszy. Lepszy niż inni, bo wokół są tylko swołocze, które nie dorastają ci do pięt. Każdy to lubi. I tak jest z Putinem. Po prostu pojawił się przywódca, który mówił ludziom to, co im się podoba.